Edyta Szewczyk, witam Państwa w audycji Gość Dnia. Dzisiaj w studiu Katolickiego Radia Diecezji Płockiej mam przyjemność gościć pana Krzysztofa Kosińskiego, prezydenta Ciechanowa. Witam. Dzień dobry, pani redaktor. Poświątecznie witam też wszystkich słuchaczy KRDP. Panie prezydencie, miesiąc temu obchodził pan mały jubileusz, trzylecie na stanowisku prezydenta Ciechanowa. Jakie te trzy lata były dla pana? Te trzy lata na pewno były wielkim wyzwaniem. To był czas dużej aktywności, myślę, że nawet bardzo dużej aktywności, bo już w pamięci nawet pewne rzeczy się wymazują, tak dużo różnych działań było podejmowanych. To na pewno też był czas takiej intensywnej, szybkiej nauki, dużo kontaktów z mieszkańcami, kontaktów bezpośrednich. Starałem się w miarę możliwości wszystkie problemy rozwiązywać na tyle, na ile kompetencje samorządowca pozwalają i narzędzia prawne, którymi samorząd miasta dysponuje. Na pewno ogólnie można powiedzieć, że to był bardzo, bardzo aktywny dla mnie czas, natomiast nie mam zamiaru na pewno zwalniać i tutaj wielkie podziękowania też dla wszystkich moich współpracowników, pracowników ratusza, dla pracowników miejskich spółek, jednostek podległych, bo wiadomo, że każdy dokładał swoją cegiełkę do dobrych wyników miasta, którymi myślę, że obecnie możemy się pochwalić. Szczególnie ten rok 2017 to było takie turbo przyspieszenie, ja bym powiedziała, i jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych, ale także dużo się działo w pana prywatnym życiu. Zgadza się. Myślę, że to turbo przyspieszenie faktycznie nastąpiło. Jeśli chodzi o tą stronę miejską, to w 2015 i 2016 roku przygotowywaliśmy się do wielu bardzo dużych inwestycji, a więc kwestia opracowywania dokumentacji technicznych, uzyskania pozwoleń na budowę, składania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych. Trzeba było się dobrze przygotować do realizacji poszczególnych projektów i w roku 2017 rzeczywiście wiele pozytywnych rzeczy dla miasta, bo duże inwestycje się rozpoczęły. One będą kończone do połowy 2018 roku. Inwestycje strategiczne, można powiedzieć. No i ogrom środków zewnętrznych pozyskanych dla Ciechanowa. W tym momencie mamy podpisane umowy na ponad 62 miliony złotych pozyskanych środków europejskich, tak? A jeszcze są inne źródła, z których udawało nam się pieniądze pozyskać. Więc ja na pewno ten mijający 2017 rok mogę zaliczyć do tych bardzo udanych i życzyłbym sobie, żeby kolejny 2018 był taki sam, jeśli chodzi o skuteczność działań, ale tak naprawdę poprzeczkę podnieśliśmy sobie jeszcze wyżej, bo wydatki inwestycyjne będą sięgały ponad 80 milionów złotych. Jeszcze nigdy wcześniej na inwestycje tyle miasto nie przeznaczało. To głównie dzięki właśnie pozyskaniu środków zewnętrznych, no ale to też się wiąże z tym, że wyzwań będzie jeszcze więcej i pracy będzie więcej. O tych wyzwaniach za chwilę porozmawiamy. Panie prezydencie, jak wygląda sytuacja finansowa miasta po trzech latach pana prezydentury? Jeśli chodzi o finanse miasta, to trzeba powiedzieć, że w ciągu ostatnich trzech lat dług miasta został zmniejszony o ponad 6 milionów złotych. To są najświeższe dane. Ponad 6 milionów złotych zmniejszyliśmy zadłużenie miasta. Przy tej obecnie realizowanej skali inwestycji to naprawdę jest wielka rzecz, niespotykana, jeśli popatrzymy na inne średniej wielkości miasta w Polsce. Sytuacja finansowa obecnie jest bardzo dobra, dlatego też dużo inwestujemy w infrastrukturę drogową, techniczną, w obiekty miejskie. To pozwala nam też planować dalekosiężne działania na kolejne lata. Przez te trzy lata nie były podnoszone podatki i lokalne opłaty. Czy są takie plany w roku przyszłym? Założenie jest takie, żeby ta czteroletnia kadencja była pierwszą taką po 89 roku, w której nie będzie żadnych podwyżek opłat lokalnych i podatków, które bezpośrednio wpływają do budżetu miasta.
i to się uda, bo żadnych uchwał w tym zakresie nie podejmowaliśmy. W związku z tym ten 2018 rok będzie pod tym względem stabilny i żadne wzrosty opłat lokalnych i podatków nas nie czekają. To myślę, że jest bardzo ważna informacja też z perspektywy osób, które na przykład chcą wybudować na terenie miasta własny dom. Są takie tereny pod takie inwestycje i na terenie powiatu ciechanowskiego ten podatek od nieruchomości jest podatkiem najniższym na terenie całego powiatu. Także jeśli chodzi o podatek od działalności gospodarczej, od tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą od tych nieruchomości, tutaj też mamy najniższy wymiar podatku na terenie całego powiatu ciechanowskiego, więc warto inwestować w Ciechanowie, warto też mieszkać w samym Ciechanowie, niekoniecznie na jego obrzeżach, do czego zachęcam tych, którzy na przykład poszukują działek. Wspomniał pan, że nie będzie podwyżki żadnych podatków ani lokalnych opłat, a co ze śmieciami? Chodzi mi, pytam w kontekście rozporządzenia ministra środowiska dotyczącego korzystania ze środowiska, podniesienia ceny za jedną tonę odpadów. Zgadza się. Jeśli chodzi o opłatę za śmieci, za odbiór odpadów od mieszkańców, to przypomnę, że od 1 stycznia 2016 roku ta opłata została w Ciechanowie zmniejszona i nie ma żadnych planów, żeby ona została podwyższona, żeby wróciła do wcześniejszego poziomu. Natomiast równocześnie po obniżeniu tej opłaty pojawiło się też rozporządzenie ministra środowiska. Rozporządzenie, które wszyscy samorządowcy uważają za skandaliczne, trzeba powiedzieć jasno, ponieważ minister środowiska obciążył przedsiębiorstwa, które odbierają od mieszkańców odpady i składują je, dodatkową opłatą. Opłatą za korzystanie z środowiska. I ta opłata rośnie w sposób drastyczny. W 2018 roku rośnie dwukrotnie w stosunku do tego, co było, a w 2019 roku jeszcze bardziej rośnie, więc to są podwyżki idące w setkach procent w tym momencie. W ciągu trzech najbliższych lat ta opłata ma wzrosnąć o 1118%. No więc to pokazuje pewną skalę głupoty, która powstaje gdzieś tam w Warszawie, w urzędach, w poszczególnych ministerstwach. I jak popatrzymy na gminy z terenu powiatu ciechanowskiego, to chyba już wszystkie podjęły przynajmniej raz uchwałę dotyczącą podwyżek opłaty śmieciowej i te podwyżki już są wprowadzane i będą od 1 stycznia wprowadzane. Natomiast na szczęście w samym mieście w Ciechanowie takiej podwyżki nie będzie. My zorganizowaliśmy przetarg na odbiór odpadów na okres 3 lat, na ten maksymalny okres, dlatego też zagwarantowaliśmy, że ta cena będzie stabilna. Mieliśmy też w tym systemie z lat poprzednich na w związku z czym ona teraz jest jak gdyby przez obniżkę, która została wprowadzona od 2016 roku, te pieniądze są zwracane, można powiedzieć, mieszkańcom. Natomiast podejrzewam, że jeśli minister środowiska z tej opłaty się nie wycofa i ona nadal taka będzie, to nieuchronnie w kolejnych latach, czy to od 2019, czy od 2020 roku, także i w Ciechanowie, miasto będzie zmuszone, żeby te opłaty także tutaj wprowadzić, bo innego wyjścia nie ma. System gospodarowania odpadami musi się bilansować. Natomiast ja myślę, że przy takim sprzeciwie nie tylko samorządowców, ale i mieszkańców, być może jakaś presja na ministra środowiska zostanie wywarta, żeby z tego się wycofać, bo no to są podatki, które no uderzają bezpośrednio w kieszeń mieszkańców. Sądzę, że lobby samorządowe będzie naprawdę silne w tej kwestii. Jeśli chodzi o powiat ciechanowski, to wszyscy wójtowie, burmistrz, prezydent, wszyscy podpisaliśmy się pod apelem do ministra środowiska, żeby się wycofał z tych skandalicznych decyzji. Wróćmy do inwestycji, które były realizowane w Ciechanowie w ciągu ostatnich 3 lat. Inwestycje, za które Ciechanów coraz częściej jest doceniany na zewnątrz, według rozmaitych rankingów. Ważny ranking wspólnoty i tutaj bardzo dobra piąta lokata.
piąta lokata na 267 miast powiatowych, więc widać, że te inwestycje same się bronią. Ten ranking został opracowany w ten sposób, że skala środków przeznaczonych na inwestycje została podzielona przez liczbę mieszkańców. No i znaleźliśmy się bardzo wysoko, bo na piątym miejscu na 267 miast powiatowych. Na pewno to cieszy, bo też potwierdza właściwy kierunek działań i to, że te inwestycje są widoczne nie tylko z perspektywy mieszkańców miasta, ale też są doceniane na zewnątrz przez przyjezdnych, czy też przy okazji tworzenia takich rankingów. A które pana zdaniem są wyróżniające, takie innowacyjne, wyróżniające Ciechanów na tle Polski? No na pewno ważną inwestycją, która, ja przyznam szczerze, jest takim moim oczkiem w głowie, to jest teren wokół dworca kolejowego, do niedawna bardzo zaniedbany. Teraz już tam trwa proces budowy ponad 200 miejsc parkingowych. Mamy nowy dworzec kolejowy odnowiony. Jest budowana hala targowa w miejsce bazaru, który wcześniej tam funkcjonował. Skwer przed samym dworcem też będzie odnowiony. Będzie tam funkcjonowała piękna fontanna. Mamy modernizację ulicy Sienkiewicza, która jest już na ukończeniu i prawdopodobnie w pierwszych tygodniach stycznia ostatni odcinek ulicy Sienkiewicza zostanie oddany do użytku kierowcom i inwestycja w modernizację zabytkowej ulicy Sienkiewicza zostanie zakończona. Wszystko zgodnie z terminami. Początek stycznia to jest prawdopodobna data otwarcia ulicy Sienkiewicza. To są te dwie sztandarowe inwestycje, na które pan by chciał zwrócić uwagę. Myślę, że tak, aczkolwiek na pewno jesteśmy też doceniani za inwestycję związaną z rewitalizacją wieży ciśnień i z budową tam Parku Nauki. To jest innowacyjny projekt, który budzi zainteresowanie różnego rodzaju środowisk naukowych, mediów też. Znany popularyzator nauki, pan Karol Wójcicki, były pracownik Centrum Nauki Kopernik, też zaangażował się w promocję naszej inwestycji. Więc na pewno to też będzie ważny punkt na mapie Ciechanowa po zrealizowaniu inwestycji połowa przyszłego roku, to jest oddanie do użytku samego obiektu. Potem w drugim półroczu 2018 roku będzie nas czekało wyposażenie tego parku nauki w eksponaty, tak żeby można było z niego korzystać. Na inwestycje, o których pan wspomniał przed chwilą, zostały pozyskane środki z Unii Europejskiej i tutaj kolejny ranking, tym razem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, też w czołowej pozycji stawia Ciechan za skalę pozyskanych środków z Unii Europejskiej. Czy w najbliższych latach Ciechanów zwolni kurs troszeczkę, czy nadal będzie sięgał tak szeroko po te pieniądze? Na razie sami mówiliśmy o tym, że jesteśmy jednym z liderów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Teraz mamy świeży ranking stworzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i tutaj zostaliśmy wskazani jako ci, którzy są najbardziej aktywni i ci, którzy są najskuteczniejsi jeszcze przy tej aktywności. Więc widać, czyli że... Czyli Ciechanów składa dużo i dobrze. Tak, widać, że jest ten plan w sposób bardzo przemyślany realizowany i myślę, że nie ma co zwalniać tempa, bo dopóki po pierwsze jesteśmy w Unii Europejskiej i mamy możliwość pozyskiwania środków unijnych, to trzeba te szanse wykorzystywać. Po drugie, dopóki więcej z Unii bierzemy niż tam wpłacamy, no to też trzeba z tego korzystać. Więc dopóki jest taka możliwość. Może być różnie. Mamy teraz sytuację z Brexitem, więc to też na pewno wpłynie niekorzystnie na wysokość całego budżetu dla Unii Europejskiej. Mamy też niejasną sytuację, jeśli chodzi o kształtowanie przyszłego budżetu Unii Europejskiej, ze względu na możliwość zmniejszenia tego budżetu w przypadku, jeśli któreś z państw nie będzie stosowało zasad praworządności, więc to też jest wielkie zagrożenie, na przykład, żeby rolnicy nie otrzymywali dopłat bezpośrednich, a wiemy, że przecież dzięki Unii Europejskiej polska wieś bardzo mocno się zmieniła. Jest sporo zagrożeń, ale myślę, że dopóki możliwości są, to trzeba tą Brukselkę wyciskać maksymalnie, no bo to jest z korzyścią
dla lokalnych samorządów, dla wspólnot, dla mieszkańców i te samorządy, które będą robiły to najlepiej i najskuteczniej, to też najszybciej będą się rozwijały. Mhm. Ostatnie lata były też czasem dużych sportowych inwestycji, także przy udziale środków zewnętrznych. W jaki sposób tego typu przedsięwzięcia przełożą się na ciechanowski sport i kształcenie młodych talentów i czy kurs na budowę obiektów sportowych będzie utrzymywany, czy wydatki na sport zamierza Ciechanów zmniejszyć? My zwiększaliśmy te wydatki na infrastrukturę sportową i na samą działalność klubów. Także na 2018 rok zwiększyliśmy środki dla klubów funkcjonujących na terenie miasta i każdy klub sportowy de facto otrzyma większe pieniądze niż w roku 2017. Mhm. A jeśli chodzi o infrastrukturę, no to na pewno mamy nowy obiekt sportowy przy ulicy 17 Stycznia, z którego bardzo chętnie najmłodsi korzystają. Mamy profesjonalną bieżnię lekkoatletyczną wraz z innym wyposażeniem do innych dyscyplin lekkoatletycznych na stadionie przy ulicy 3 Maja. Ja już muszę się przyznać, że nie mogę doczekać się wiosny, żeby skorzystać z tej bieżni. Na pewno też będzie jakieś otwarcie wraz z zawodami dla mieszkańców miasta. No, kryta pływalnia. Tutaj też duża inwestycja przeprowadzona w 2016 roku. Odnowienie, chociażby wymiana okien, to było bardzo ważne, tak żeby ograniczyć straty ciepła. No, potrzebne są dalsze inwestycje. Potrzebne są dalsze inwestycje, dlatego też zużyta zjeżdżalnia, która jest na krytej pływalni, zostanie wymieniona. Będzie nowa zjeżdżalnia zainstalowana w 2018 roku. Na to zostały zabezpieczone środki. Ta inwestycja również nas czeka. No i odkryty basen. Tutaj też sporo dobrego zrobiliśmy w tym zakresie, bo odkryty basen został zmodernizowany, jest dużo bardziej bezpieczny w tym okresie letnim dla mieszkańców, jeśli chodzi o korzystanie. No i także na odkrytym basenie pojawią się zjeżdżalnie w przyszłym roku. No do tego obiekt na Krubinie, kopielisko w ramach budżetu obywatelskiego. Pierwszy etap rewitalizacji już nastąpił, drugi etap rewitalizacji w kolejnym roku. Więc na pewno w sposób taki spokojny będziemy kontynuować te działania w budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Potrzeba jest na pewno też jakiegoś dodatkowego miejsca dla klubów w tym okresie zimowym, bo widzimy, że wszystkie hale sportowe są pozajmowane i od rana do wieczora i to jest na pewno pewien problem, bo gdyby jeszcze jedna taka hala była, to na pewno nie stałaby pusta, byłaby w 100% wykorzystana. Są tu różnego rodzaju rozwiązania, jak chociażby takie hale pneumatyczne, czyli przykrycie obiektu, z którego korzysta się normalnie pod chmurką w okresie wiosenno-letnim specjalnym zadaszeniem. Myślimy nad tego rodzaju rozwiązaniami. Być może, pewnie nie w przyszłym roku, ale w kolejnych latach, być może takie rozwiązania będą zastosowane, tak żeby z jednej strony ograniczyć koszty, a z drugiej strony młodzież w tym zimowym czasie mogła też korzystać z obiektów sportowych. Chciałabym na chwilę zatrzymać się przy ulicy Sońskiej. To wspólny efekt współpracy miasta i powiatu. Kilka lat temu taka współpraca wydawała się niemożliwa. W jaki sposób udało się uzyskać kompromis oraz czy powiat i miasto planują wspólne kolejne przedsięwzięcia? Ulica Sońska, jeśli chodzi o tą inwestycję, to naprawdę jest teraz ulicą imponującą. I dobrze, że zostało wypracowane porozumienie pomiędzy miastem i powiatem w tym zakresie. Podzieliliśmy się kosztami tej inwestycji. Pewnie gdyby nie to porozumienie, to ulica Sońska na inwestycję czekałaby jeszcze wiele, wiele lat. Warto współpracować i taką współpracę z powiatem trzeba podejmować. No jak patrzę chociażby na sąsiadujący z nami Przasnysz, gdzie no raczej mamy do czynienia z takim konfliktem burmistrza i starosty, otwartym konfliktem i tej współpracy nie ma, no to też jest problem z realizacją inwestycji. Ja się cieszę, że tu jest tak dobre
porozumienie wypracowane z powiatem i efektem jest na przykład ulica Sońska, ale efektem za chwilę będzie też ulica Kwiatowa, bo to jest kolejna droga, na którą pozyskaliśmy środki zewnętrzne, podpisaliśmy tutaj porozumienie i wspólnie tę inwestycję będziemy realizować w 2018 roku. Też w ramach takiej współpracy różnych gmin w przyszłym roku ulica Kącka, czyli droga od Ciechanowa aż do Opinogóry. Tu jeszcze oprócz miasta, powiatu dochodzi też gmina Opinogóra i z wójtem Czyżykiem też takie porozumienie podpisaliśmy. To też jest projekt, który myślę, że będzie realizowany w 2018 roku. Przy wsparciu środków zewnętrznych od marszałka. Na te decyzje cały czas czekamy. No ja nie zakładam innego scenariusza niż pozyskanie tych pieniędzy. To jest ważna droga, ścieżka rowerowa od Ciechanowa do Opinogóry, ponad 6 kilometrów. No to byłaby piękna sprawa. Droga prowadząca do takiej, bym powiedziała, perełki kulturalnej samorządu województwa. I chyba to też jest kluczowy argument dla marszałka, że musi nam te pieniążki dorzucić do tej inwestycji. Pieniądze nie małe, bo cała inwestycja jest szacowana na ponad 10 milionów złotych, dlatego też trzy samorządy będą się na nią składać, te samorządy lokalne plus te środki pozyskane od marszałka, to jest 4,5 miliona złotych. Podejrzewam, że w ciągu najbliższych tygodni jakieś decyzje tutaj powinny już zapaść. Skoro jesteśmy przy drogach, to proszę powiedzieć, jakie w przyszłym roku w pierwszej kolejności będą budowane czy przebudowywane drogi? Już mogę powiedzieć kilka zdań na pewno na temat ulicy Augustiańskiej. To jest ulica, która no, jest w fatalnym stanie. Mieszkańcy od dawna zabiegali o to, żeby ją wyremontować. Zostały złożone oferty na modernizację tej ulicy. Jest trzech potencjalnych wykonawców, dwóch mieści się w kwotach, które chcemy na tą inwestycję przeznaczyć, więc myślę, że w kwietniu, na początku kwietnia ulica Augustiańska do modernizacji, wjedzie tam ciężki sprzęt i do końca maja ta inwestycja powinna zostać zamknięta. Tak przewidujemy, że w ciągu 2 miesięcy ulica Augustiańska zostanie zmodernizowana. Ulica Kargoszyńska, też ważna ulica, która jest taką ulicą przelotową od pętli do centrum miasta, też w fatalnym stanie. Ścieżka rowerowa, chodnik, nowa nawierzchnia. Ta ulica, myślę, że do końca listopada 2018 roku powinna zostać zmodernizowana, wybudowana. Do tego ulica Łukasiewicza. Tu mamy też pozwolenie na budowę. Przetarg jest w trakcie na realizację tej inwestycji, na wyłonienie wykonawcy. Pewnie coś więcej będziemy o terminach mogli powiedzieć na początku stycznia. Do tego ulica Wesoła. To też droga, która dochodzi do pętli. W kolejnym etapie będziemy realizować drogi odchodzące od ulicy Wesołej, natomiast sama ulica Wesoła w 2018 roku będzie zrealizowana. Mazowiecka Niechocka, tu już mamy de facto pozyskane środki unijne i ta inwestycja też się zakończy w przyszłym roku. Do tego rozpocznie się modernizacja ulicy Asnyka. Pewnie w drugiej połowie 2018 roku ta inwestycja się rozpocznie, bo tak jest planowana. Być może uda nam się też zacząć modernizację ulicy Granicznej, ale tutaj nie mamy jeszcze pozwolenia na budowę i dokumentacji technicznej, w związku z czym w pierwszej kolejności to będzie zrealizowane być może w październiku, w listopadzie 2018 roku. Ciężki sprzęt wjedzie także na tą ulicę, a samo zakończenie inwestycji jest przewidziane na 2019 rok. Pieniążki już mamy w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na to zabezpieczone. Panie prezydencie, pan po objęciu funkcji prezydenta Ciechanowa wprowadził bardzo fajny zwyczaj, który ja z całego serca popieram. Myślę o spotkaniach osiedlowych z mieszkańcami. Czy ten zwyczaj będzie kontynuowany i czy w ten sposób będzie pan się porozumiewał z mieszkańcami? Ta komunikacja bezpośrednia i taka możliwość zgłoszenia problemów, które występują na osiedlach bezpośrednio do prezydenta czy jego pracowników na spotkaniach osiedlowych, to jest, myślę,
ważna rzecz i no oprócz tego, że ja jestem na tych spotkaniach, to też są pracownicy, więc de facto urząd nie ogranicza się do swojego budynku przy placu Jana Pawła II, tylko wychodzi do mieszkańców, wychodzi na poszczególne osiedla. Ta formuła się sprawdziła. Sprawdziła się po każdych spotkaniach w ostatnich 3 latach. Powstawała lista zadań inwestycyjnych i remontowych. Na te zadania przeznaczaliśmy środki budżetowe, te zadania były zgłaszane przez mieszkańców. Oczywiście nie wszystkie byliśmy w stanie wciągnąć na tą listę, bo są też różnego rodzaju ograniczenia formalne czy też ekonomiczne. Natomiast w dużej mierze te postulaty są realizowane i mieszkańcy to widzą, a dlatego też frekwencja na tych spotkaniach myślę, że jest zwykle naprawdę duża. I także w 2018 roku, pewnie na przełomie lutego, marca, takie spotkania osiedlowe z prezydentem będą miały miejsce. Podejrzewam, że już w styczniu będziemy o konkretnych datach, terminach informować, także i zapraszać mieszkańców pośrednictwem KRDP. Panie prezydencie, za 3 dni mamy najgorętszą noc w tym roku, noc sylwestrową. Impreza pod chmurką przed ratuszem się odbędzie. Odbędzie się, zapraszam. Koncert rozpocznie się już o godzinie 21, zakończy się o 2. Też będę przed ratuszem, będę miał tą przyjemność złożyć mieszkańcom życzenia noworoczne. Ja życzę wszystkim udanej zabawy, tym, którzy będą przed ratuszem, ale też tym, którzy będą spędzać Sylwestra w domu, czy też na różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich, czy na balach. Dla wszystkich udanej szampańskiej zabawy, wszystkiego co najlepsze na 2018 rok w ich życiu prywatnym, zawodowym, wszelkie pomyślności. A jak ja bym miała panu złożyć życzenia, panie prezydencie, na rok przyszły, to czego by pan sobie życzył? No, żebyśmy się na przykład spotkali też za rok w tej dacie i porozmawiali o podsumowaniu 2018 roku i planach na 2019. Myślę, że to będzie czyli w domyśle dobre, po zwycięskich wyborach. Dobre życzenie. Kwestie wyborcze jeszcze są na pewno przed nami. Ja sądzę, że pewnie jak każdy rok wyborczy, tak i teraz ten rok będzie gorący, ponieważ wiele osób będzie próbowało szukać swoich szans. Natomiast ja chciałbym, żeby towarzyszył nam spokój, stabilizacja i żebyśmy te zadania, które planujemy, mogli zrealizować, żeby awanturnicy nam w tym nie przeszkadzali. To jest dla mnie takie, myślę, najważniejsze życzenie na przyszły rok, żeby tak jak w 2017 roku, 16, 15 realizowaliśmy te inwestycje, tak żeby w 18 one były dalej kontynuowane i żeby nam nikt nie przeszkadzał, bo spokój jest na pewno tym co jest oczekiwane przy realizacji tak wielu działań, które podejmujemy. A w prywatnym życiu, czy mogę panu życzyć tego, żeby na przykład w 2018 roku mógł pan własny dąb w parku posadzić? Nawiązuje pani tutaj do naszej akcji sadzenia drzew w parku Marii Konopnickiej przez świeżo upieczonych ojców, jak sądzę. Dziękuję za to życzenie. Oczywiście ono się może spełnić, jak to skonsultuję z małżonką, więc nie mogę dzisiaj za nas tego obiecać. Ale dziękuję za życzenie. Ja dziękuję bardzo za wizytę w studio. Przypomnę, że moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji, goście dnia ostatniej już w tym roku, z udziałem pana prezydenta Ciechanowa, Krzysztofa Kosińskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani redaktor i jeszcze raz wszystkiego co najlepsze na nowy 2018 rok dla wszystkich słuchaczy KRDP. Pozdrawiam.